Dobre granie. To była Ulica Drzemie, Mokra we śnie Macieja Karwota z jego debiutanckiej epki i bardzo miło mi powiedzieć, że zagraliśmy ten utwór nie przez przypadek, dlatego że jego kompozytor i wykonawca i też tekściarz w tym wypadku jest z nami w studiu. Cześć. Dzień dobry, cześć. Jeżeli chodzi o twoją debiutancką epkę, no to rzeczywiście, tak jak ty wspomniałeś, jest to zbiór utworów, które gdzieś tam przez lata komponowałeś, które zbierałeś przez lata, ale przyznaję, że szukałem jakichś zmianek o tym, czy kiedyś z kimś grałeś w jakichś innych składach, no i trudno było znaleźć jakąś taką informację, trudno było te wzmianki znaleźć. Czy rzeczywiście jest tak, że bardzo długo się wahałeś z tym, żeby się swoimi piosenkami dzielić? Wcześniej grałem w zespole Supersonic z moim bratem. Tam nagraliśmy jedną płytę, z czego trzy piosenki są w internecie udostępnione. No ale niestety tam ta historia się zakończyła, także po prostu zespół się rozpadł. I no i to było jakiś rok temu, zespół się rozpadł. I teraz właśnie w tamtym roku podjąłem decyzję, że te piosenki, które pisałem właśnie dla tego zespołu, to nagram po prostu je sam w studiu, że nie zacznę od zakładania zespołu, tylko najpierw je po prostu nagram, pokażę je, dlatego że te piosenki też już miały swój czas po prostu. Niektóre były już stare wtedy rok i myślałem, że na najwyższy czas, żeby po prostu je już nagrać i później dopiero zakładać zespół. Ten zespół akurat właśnie teraz zakładam. Czyli utwory, które pojawiły się na twojej epce, gdzie nagrywałeś poza perkusją wszystkie instrumenty sam, doczekają się takich zespołowych aranżacji. To nie jest tak, że planujesz być tylko artystą solowym, tylko chcesz te piosenki promować z dużym koncertowym składem. Tak, to znaczy z takim składem stricte rockowym, czyli czterech gości po prostu na scenie, gitary i perkusja. Przede wszystkim te piosenki, one tak były zapisane, napisane pod właśnie zespół i dlatego też troszkę się wahałem nagrywając. Ja myślałem, że nagram tylko na gitarze akustycznej i wokal, ale jednak nagrywając tam demówki sobie w domu, to jednak tak nie brzmiało za dobrze i później zdecydowałem się nagrać też gitarę basową, co było dla mnie też nowością, bo nie grałem za dużo, ale podsłuchiwałem brata jak gra, więc skombinowałem, jak on by to zrobił i jak zrobiłoby to paru jeszcze innych basistów i w ten sposób właśnie udało mi się je nagrać. No właśnie, bo mimo że trzonem jest akustyczna gitara, to wydaje mi się, że masz takie bardzo przemyślane podejście aranżacyjne, na przykład w utworze Tak długo jak zechcesz, gdzieś się w tle pobrzmiewa taka fajna, lekko oldfieldowsko-noplerowska gitara. Bardzo dużo takich smaczków na płycie jest. Czy zależy ci na tym, żeby te brzmienia się uzupełniały, żeby to były przemyślane aranżacje? No dziękuję za taką opinię. To był naprawdę wielki komplement dla mnie. Tak, lubię właśnie, jako że jestem gitarzystą i w zasadzie to mi wychodzi, myślę, że w miarę dobrze, no to przede wszystkim staram się właśnie tak ubogacać kompozycję, grając przede wszystkim gitarę prowadzącą, tam żeby się dużo po prostu zmieniało w tej gitarze, żeby zwrotka nie była druga tak samo jak pierwsza, a druga tak samo jak... a trzecia tak samo jak druga, tylko żeby się coś tam zmieniało. Dzisiaj w wielu piosenkach to producenci odgrywają taką rolę, że właśnie dodają jakieś tam dzwonki, czy jakieś takie po prostu komputerowe efekty. No ja zrobiłem to tak jak umiałem, czyli zrobiłem to po prostu gitarowo, czyli gitarowo zmieniając dużo po prostu. A w ulicy słyszeliśmy banjo, mandolinę, co to było? Czy to na gitarze emulowałeś? To była gitara, to były w zasadzie dwie gitary, tą samą zagrywkę zagrały. Gitara akustyczna i elektryczna. I stąd taki akustyczny feeling, tak? Tak, wyszedł właśnie taki feeling też, właśnie jak to nagraliśmy w studiu, to miałem właśnie takie wrażenie, że to brzmi troszkę jak banjo. A czego teraz posłuchamy? Bo jesteś na tyle wyrozumiały, że zagrasz dla naszych słuchaczy na żywo akustycznie. Co to będzie? Piosenka nazywa się Nim zgaśnie światło w nas. No to bardzo prosimy. Pewnego dnia zrozumiesz mnie. Wiem, że zawsze będziesz ufać mi. Nie odróżnię od ciemności nas, gdy na dzień znów zabraknie nas. Pewnego dnia wypełnisz czas, zawsze wiesz co zdarzy się. Nie odróżnię od ciemności nas, gdy na dzień znów zabraknie nam. Znów zabraknie nam. Znów zabraknie nam. Znów zabraknie nam.
światło w nas. Nim odnajdziesz sens, nim zgaśnie światło w nas, nim zatrzymam cię. Nim zgaśnie światło w nas, nim odnajdziesz sens, nim zgaśnie światło w nas. Zrozumiem cię, ty zawsze będziesz wierzyć im. Nie pomylę się już ani raz, gdy pozwolą zawirować nam. Pewnego dnia wypełni się, ty dobrze wiesz co zrobić mam. Nie odróżnię od ciemności nas, gdy nadziei znów zabraknie nam. Znów zabraknie nam. Znów zabraknie. Światło w nas, nim odnajdziesz sens, nim zgaśnie światło w nas, nim zatrzymam cię, nim zgaśnie światło w nas, nim odnajdziesz sens, nim zgaśnie światło w nas, nim zatrzymam cię, nim zgaśnie światło w nas. Zgaśnie światło w nas. Tak jest. To był Maciej Karwot. Dziękuję. Na żywo w audycji Dobre Granie. Utwór nazywał się Nim zgaśnie światło w nas. Natomiast teraz posłuchamy z płyty Tak długo jak zechcesz. A w naszym studiu cały czas Maciej Karwot. Przed sekundką słuchaliśmy jego utworu Tak długo jak zechcesz, który jest singlem promującym jego debiutancką epkę. Słuchaliśmy też wcześniej, jak grałeś na żywo akustycznie utwór Nim zgaśnie światło w nas. I widzę, że tam troszeczkę sobie kombinowałeś z akordami. Też to bardzo często podkreślasz, że lubisz takie kombinacje, że nie chcesz grać przewidywalnych utworów. Czy trudno jest grać fajne akordy, a jednocześnie takie, żeby ludziom się podobało, żeby to było chwytliwe? Czy trudno jest tak grać? No to różnie bywa. Przede wszystkim wyobraźnia zawsze pomaga przy pisaniu piosenek. Akurat w momencie, w którym pisałem tą piosenkę, to chciałem właśnie coś takiego napisać, które nie będzie tak oczywiste, jeśli chodzi o kompozycję, a jednak słuchając tego, człowiek by nawet nie pomyślał, że tam jest na przykład modulacja w tej piosence, nie? Po prostu jest to coś jakby nowego i jeśli chodzi o tą epkę, no to jest to jedyna taka piosenka, która mi się tak udała, że ona jest prosto brzmi, przynajmniej ja mam takie odczucie, a jednak te akordy tam są takie, mi się wydaje, nieoczywiste. Ale czasami jest to u ciebie jakiś taki intelektualny proces, że zaczynasz kombinować, zaczynasz się nad tym zastanawiać. Tak. W dużej mierze no, pomaga tutaj bardziej wyobraźnia, coś jakby chwila po prostu przy pisaniu tej piosence, jakaś inspiracja, no i to po prostu nie da się tego przewidzieć często. Ty definiując swoją muzykę, choćby w swojej notce biograficznej, napisałeś, że stawiasz na rock pop i zauważyłem to, no bo zazwyczaj jak ktoś gra w takiej estetyce, to mówi o pop rocku. Czy to jest jednak sygnał, że dla ciebie pewna gitarowa definicja jest najważniejsza, że jednak chcesz, żeby to była bardziej gitarowa muzyka niż popowa? Może podświadomie tak to jakoś wyszło, aczkolwiek ja się częściej za to spotykam właśnie z rock popowym określeniem, ale faktycznie, no słuchając tych piosenek, no to przede wszystkim tam słychać gitary, tak, na pierwszym planie i nie ma tam żadnych syntezatorów. Po prostu, no, nagrałem tą piosenkę tak jak po prostu mi serce dyktowało. O tyle pytam, że w utworze Plan Doskonały, którego chyba zresztą posłuchamy zaraz na żywo, pod koniec się robi trochę riffowo, to jest chyba taki najbardziej czadowy numer na tej epce. Czy miewasz takie pokusy, żeby trochę przyłoić w swojej twórczości solowej? Tak, w poprzednim zespole Super Sony, o którym już wspomniałem wcześniej, żeśmy mocniej dokładali do pieców.
generalnie płyta, którą wydałem, Maciej Karwot EP, jest nagrana lżej o wiele niż tak jak graliśmy w poprzednim zespole, dlatego że po prostu ten zespół już nie istniał i grałem akustycznie, więc nie chciałem, żeby to po prostu było takie mega czadowe, bo wiadomo, że na gitarze akustycznej tak się nie da. Natomiast ta piosenka o mało w ogóle nie dostała się na tą płytę, bo gdzieś ją tam odgrzebałem na dysku komputera, po prostu nie myślałem, że będzie w ogóle dobra, ale nagrałem ją sobie pewnego dnia, osłuchałem demówkę i zdecydowałem, że jednak ta piosenka musi po prostu się znaleźć tam, bo jest... Bo to doskonały plan. Bo to doskonały plan, żeby ona się tam znalazła. Jesteś gotowy, żeby zaprezentować ją naszym słuchaczom na żywo? Tak, jak najbardziej. No to bardzo prosimy. Bo za rękę zbyt mocno trzyma mnie poduszka. Chcę ci uświadomić, że mam mój plan doskonały. Rano popatrzeć się na sufit, a wieczorem na ściany. Dziś cień obdarował mnie jak dobra wróżka. A ja chcę się ukryć gdzieś w odbiciu lustra. Chcę wyjechać stąd, gdzieś daleko w głąb i zostawić wszystko, co nas męczy aż potąd. Hej, hej, nie chcę kłócić się, ale zostawiłaś mi tylko swe wczorajsze żale i nie chcesz wcale nawet w tym upale czarować nasze serce skamieniałe. Hej, hej, nie chcę kłócić się, ale zostawiłaś nasze życie w tym kanale i nie chcesz wcale nawet w tym upale zaczarować nasze serce skamieniałe. Nawet gdybym nie wstał dzisiaj rano z łóżka, bo za rękę zbyt mocno trzyma mnie poduszka. Jestem daleko stąd, tak daleko w głąb i zostawiam wszystko, co nas męczy aż potąd. Hej, hej, nie chcę kłócić się, ale zostawiłaś mi tylko swe wczorajsze żale i nie chcesz wcale nawet w tym upale zaczarować nasze serce skamieniałe. Hej, hej, nie chcę kłócić się, zostawiłaś nasze życie w tym kanale i nie chcesz wcale nawet w tym upale zaczarować nasze serce skamieniałe. Hej, hej, nie chcę kłócić się, ale hej, hej, nie chcę kłócić się, ale hej, hej, nie chcę kłócić się. Zostawiłaś mi tylko swe wczorajsze żale i nie chcesz wcale nawet w tym upale zaczarować nasze serce skamieniałe. Hej, hej, nie chcę kłócić się, ale hej, hej, nie chcę kłócić się, ale Maciej Karwot na żywo w audycji Dobre Granie. Porozmawiamy jeszcze z tym wykonawcą, no ale wcześniej posłuchamy nowego singla Foster the People, czyli Worst Night. W naszym studiu cały czas Maciej Karwot, z którym rozmawiamy o jego debiutanckiej epce. No i też ciekawa sprawa, dlatego że kiedy pisałeś o tym albumie, kiedy pojawiały się informacje prasowe, to napisałeś, że tych numerów skomponowanych miałeś powiedzmy kilkadziesiąt i wybrałeś te najbardziej chwytliwe, że zostało to poddane selekcji. Sam to oceniłeś, czy próbowałeś wysondować swoich przyjaciół, swoich słuchaczy, co jest najbardziej chwytliwe, co jest najbardziej przebojowe? Absolutnie sam to zrobiłem.
kierując się po prostu instynktem i tym chyba takim samolubnym po prostu podejściem, co mi się najbardziej podobało i tego, czego ogółem ludzie słuchają teraz, ale nie pytałem żadnych ludzi konkretnie. No ale właśnie, jeżeli chodzi o tę epkę, no to rzeczywiście upraszczając zjawisko, można powiedzieć, że to jest poprok, że to są gitarowe, chwytliwe piosenki, ale tych kierunków jest kilka. Na przykład Nim zgaśnie światło w nas wydaje się takie lekko alternatywno-folkowe, są utwory, gdzie jest więcej tego popu. Czy ty, nagrywając w miarę różnorodne wydawnictwo, chciałeś sprawdzić, jakie będą reakcje i dopiero później obierzesz taki ostateczny kierunek, czy chcesz, żeby twoja twórczość była zróżnicowana? Akurat wydaje mi się, że ta płyta jest bardzo taka jakby jednolita. Cieszę się, że tam widzisz takie inne smaczki, troszkę takie folkowe. Na pewno gdzieś tam jakąś trzecią płytę, którą będę nagrywał, to chciałbym nagrywać już taką progresywną, rockową, coś, nie wiem, w stylu Pink Floyd, Dark Side of the Moon, może w tym kierunku. Natomiast tą pierwszą płytę, którą teraz wydałem, i pierwszy album, który mam nadzieję wydam w przyszłym roku, taki long play, chcę przede wszystkim pokazać ludziom, że mogę napisać jakieś tam piosenki, które się po prostu spodobają. Będą to chwytliwe piosenki, takie jakby zaproszenia, takie krótkie ciasteczka, takie 2-3-minutowe czy 4-minutowe, które po prostu zaproszą słuchaczy do mnie, mam nadzieję. Się zaśmiałem przy tych ciasteczkach, bo zrobiłeś klip w piekarni, więc... To się wszystko ładnie gdzieś zazębiło. No, to może jakiś związek jest z tym też, tak. Jeżeli chodzi o twoje teksty, to wydaje mi się, że chcesz połączyć z jednej strony pewien taki emocjonalny aspekt, dzielić się swoimi przeżyciami, ale też chyba uciekasz od jakiejś dosłowności, żeby każdy mógł znaleźć się w tym coś dla siebie. Rzeczywiście szukasz takiego pomostu? Tak, kierowałem się przede wszystkim tym, żeby w piosenkach każdy słuchacz mógł odnieść teksty do swojego życia. Sam właśnie lubię słuchać takich piosenek, na przykład wydaje mi się, że piosenki zespołu Oasis, no oczywiście po angielsku, więc to trzeba zrozumieć te teksty, są właśnie takie bardzo poetyckie. Często w ogóle nie wiadomo, o co chodzi, ale gdy słuchasz tej piosenki 10 raz, to możesz ją odnieść do jakiegoś tam momentu w swoim życiu. I właśnie tak też chciałem, żeby te piosenki były odbierane. Jeżeli ktoś chciałby posłuchać muzyki Macieja w domu, to gorąco zachęcam, żeby pisać na adres mailowy dobregranie@radio.opole.pl. Kilka egzemplarzy jego debiutanckiej epki czeka na osoby, które w miarę szybko do nas napiszą. dobregranie@radio.opole.pl. Na ten właśnie adres, pod ten adres, bo chyba patrzą na mnie spod łba z reżyserki, należy pisać, żeby zdobyć debiutancką epkę Macieja Karwota. Na końcu chciałem tylko cię spytać o właśnie tę ewolucję, bo ty sygnalizujesz, że na tych kolejnych wydawnictwach będzie się jeszcze dużo działo. Tutaj mówiłeś, że będzie coś z bendem nagrane, tutaj progresywnie, czyli to jest tak, że możemy spodziewać się jeszcze bardzo wiele różnej muzyki od ciebie. Oczywiście. No teraz akurat jestem w tym momencie, że chcę wydawać piosenki takie chwytliwe, żeby po prostu jak najwięcej tych odbiorców gdzieś tam znaleźć. No ale też lubię takie alternatywne takie piosenki, czy też albumy koncepcyjne, long playe, które są jakby pewną opowieścią. No ale to wydaje mi się, że na to trzeba sobie można sobie pozwolić, kiedy już jest na pewnym etapie kariery. No to czekamy na kolejne nagrania od Macieja Karwota. Bardzo dziękuję ci za wizytę. Dziękuję. Przypominam, proszę pisać na adres dobregranie@radio.opole.pl. Tam rozdajemy debiutancką epkę Macieja, a teraz nasze słowa z tej płyty. Dobre granie.